Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film, w którym opowiem o książkach, które być może zechcecie zabrać ze sobą na wakacje. Przygotowałam bardzo różnorodne propozycje i już zaraz przystępuję do ich omawiania, żeby nie przedłużać. Pierwsza z książek to powieść sensacyjna, czyli dla tych, którzy szukają rozrywki podczas wakacji, dla tych, którzy lubią lektury niezobowiązujące, ale jednocześnie takie, które wciągną ich bez reszty. To taka świetna literatura do czytania na przykład na plaży, czy też w pociągu w drodze na wakacje. Jakub Ćwiek, Drelich. Ja mam tutaj w ręce drugą część Drelicha, bo niedawno ją przeczytałam, czyli Nim braknie tchu. O ile pamiętam, pierwsza część książki nie miała podtytułu. Co to jest za powieść? Drelich to jest wysokiej klasy włamywacz. To jest człowiek, dla którego żadne zapory nie są problemem. On potrafi włamać się wszędzie i w każdych warunkach. Jest to człowiek bardzo inteligentny. On ma każdą akcję obmyślaną do ostatniego szczegółu. Niczego nie zostawia przypadkowi. A jednocześnie Drelich jest ojcem dwójki dzieci i byłym mężem swojej byłej żony, z którą utrzymuje w miarę rozsądne kontakty dla dobra dzieci. Ona wie, czym zajmuje się Drelich. Dzieci nie mają pojęcia, jaka jest jego profesja. I kiedy Drelich postanawia skończyć już ze swoim zawodem, czy ze swoim fachem, ma jeszcze do zrobienia jeden ostatni skok i chce przejść na emeryturę. Zająć się być może czymś legalnym, poświęcić się dzieciom, być może jakieś swoje pasje rozwinąć. Ale mniej więcej w tym samym czasie jego córka, będąc na wakacjach u dziadka, wpada w szpony sekty. Ona jeszcze tego nie wie, że sekta zaczęła brać ją w swoje macki i że zamierza ją sobie zostawić. Ona jeszcze cały czas myśli, że to jest zabawa, że to jest fajna grupa ludzi, którzy nie chcą żyć tak jak całe społeczeństwo podporządkowane zarabianiu pieniędzy, podporządkowane gonitwie codziennej. Jej się bardzo podoba wśród tych ludzi i też jak każda sekta oczywiście oni sprawiają świetne wrażenie na nowo przybyłych ofiarach. I wobec tego Drelich postanawia oczywiście wyrwać dziewczynę z rąk sekty, ale jednocześnie rozliczyć się z jej przywódcami. Jest to powieść, w której wszystko dzieje się bardzo szybko. Jest bardzo przekonująca, jest bardzo wciągająca i na pewno będzie doskonałą rozrywką na wakacje. Nawet ja przez nią przebrnęłam, chociaż nie lubię czytać o sektach. Mnie te rzeczy zazwyczaj po pierwsze denerwują, a po drugie mnie nudzą, ponieważ te sekciarskie zagrania są zazwyczaj bardzo podobne wszędzie i też ludzie, którzy łapią się w sidła sekty, także są bardzo podobni. Ale przebrnęłam przez opisy sekty, a potem już było super. Książka dla osób, które jadą na wakacje z rodziną nad morze, ale kochają góry. Skalny pielgrzym. To książka, którą można zabrać, żeby mieć ze sobą nad morzem odrobinę gór. Książka Rafała Froni, który opowiada o dwóch wyprawach na ośmiotysięczniki. Na Broad Peak oraz na Nanda Devi. Fronia pisze bardzo specyficznie. To nie są suche reportaże napisane takim stylem faktograficznym, lecz reportaże, w których przeplata się bardzo wiele przemyśleń, bardzo wiele fragmentów lirycznych, wręcz lirycznych, napisanych pod wpływem chwili, pod wpływem przemyśleń, pod wpływem uczuć, jakie w autorze wywołują góry. Bo on nie ukrywa, że w góry jeździ dlatego, że one poruszają w nim jakąś czułą strunę, w jego umyśle, w jego duszy, w jego sercu. Wraca tam dla adrenaliny, wraca tam dla przeżyć, ale wraca też dlatego, że uwielbia tam być.
Nieważne, czy wyprawa zakończy się powodzeniem, czy szczyt zostanie zdobyty. Ważne jest to, żeby tam być, żeby spróbować pokonać samego siebie. I oczywiście, jak to w każdej książce o wyprawach wysokogórskich, mamy tutaj opisy wspinaczki, mamy opisy wyczerpanych ludzi, którzy schodzą do bazy i chowają się pod spłachetkiem materiału, który jest namiotem, żeby się odrobinę ogrzać, zebrać trochę siły i zejść jeszcze niżej. Mamy tutaj opisy czynów heroicznych, ale także opisy bardzo prozaiczne. Życia, nudów w bazie, jedzenia, czy też stosunków pomiędzy Europejczykami a miejscowymi, którzy ich tam obsługują, pomagają im, czy we wspinaczce, czy też w zorganizowaniu obozu. Także bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie książki o górach, a zwłaszcza jeżeli lubicie książki o górach, w których oprócz reportażu z wyprawy mamy coś jeszcze. A tutaj mamy coś jeszcze, więc Fronie warto zabrać ze sobą na wakacje, tym bardziej, że książka pełna jest pięknych fotografii. Także jeżeli ktoś kocha góry, to niech zabierze ze sobą odrobinę gór. Teraz mam przed sobą książkę, która przyda się, kiedy jedziecie na wieś. To jest Jej wysokość gęś, napisana przez Jacka Karczewskiego i są to opowieści o ptakach. Jeżeli będziecie leżeć na leżaku i słyszeć gęganie, kląskanie, ćwierkanie i jakieś inne odgłosy, to prawdopodobnie waszymi najbliższymi sąsiadami są ptaki. I Jacek Karczewski pisze nie tylko o ptakach Polski, ale także o ptakach w innych krajach. Bardzo dużo jest tutaj o Wielkiej Brytanii, ponieważ tam wyjeżdżał, żeby obserwować ptaki, ale także o ptakach bardziej egzotycznych. Nie pomija jednak naszych najzwyklejszych wróbelków, bocianów, gęsi czy kaczek. Książka jest przepięknie ilustrowana fotografiami, a sam Karczewski opowiada o ptakach naprawdę doskonale. Opowiada o ptakach w taki sposób, że chce się jego słuchać. Widać, że ptaki kocha, ptaki rozumie. Uważa, że to są stworzenia myślące, czujące, które posiadają jakiś zasób inteligencji, ponieważ potrafią planować, potrafią się bawić, potrafią cierpieć, podobnie jak ludzie, potrafią się wiązać w pary, ale także zdarzają im się zdrady i to wcale nie tak rzadko. Opowiada o ptakach śpiewających, o ptakach, które odlatują do ciepłych krajów, o ptakach, które występują tylko na niektórych terenach i nigdzie więcej ich nie można spotkać, o ptakach bardzo rzadkich, ale o ptakach także pospolitych. Przepiękna książka, bogato ilustrowana. Naprawdę nie będziecie zawiedzeni, jeżeli weźmiecie ją ze sobą na wakacje, zwłaszcza jeżeli już wcześniej interesowaliście się ptakami, ale myślę, że osoby, które są początkujące w tym temacie, także nie będą zawiedzione. Teraz książka, która jest w duchu tego, że na wakacjach być może warto przeczytać coś poważniejszego, czegoś się nauczyć. Mamy teraz więcej czasu, żeby oddać się lekturze i może poznać kilka rzeczy, które związane są ze światem, który nas otacza. Sam Kin jest pisarzem, który pisze książki popularno-naukowe, ale książki te pisze w taki sposób, że nawet osoba nieinteresująca się daną dziedziną nauki odnajdzie w nich bardzo dużo ciekawych treści i na pewno nie będzie żałowała, że sięgnęła po pozycję tego autora. Ostatni oddech Cezara to jest książka, którą trzymam w ręce, a pod tytuł Zrozum powietrze, którym oddychasz. To jest książka o powietrzu, o cząsteczkach, które w powietrzu się znajdują, o tym, jak odkrywano skład powietrza, o tym, co zakładano wcześniej, zanim poznano skład cząsteczkowy powietrza. Ale to jest książka także o naukowcach, o ludziach, którzy pchnęli naukę, rozwój świata bardzo do przodu. Pojawia się tutaj między innymi, uwaga, znany nam Albert Einstein, który konstruował lodówkę. Tak, moi drodzy, Einstein oprócz tego, że zajmował się fizyką, także miał inne zainteresowania i
zaczął się interesować właściwościami gazów, które można wykorzystać do bardziej prozaicznych celów. Mamy tutaj historię eteru, mamy tutaj historię wybuchających wulkanów, bardzo świetne opowieści, które czyta się z wypiekami na polikach i jest naprawdę to książka, która daje nam dużo wiedzy, ale także dużo rozrywki, bo sam Keen, on raczej nie zajmuje się składem molekularnym, czy nie wchodzi bardzo głęboko, nie pisze książek dla naukowców, tylko pisze książki dla czytelników, którzy mają jakieś zainteresowania, które chcieliby pogłębić. Także jeżeli chcecie czegoś dowiedzieć się o świecie, to bierzcie się za książki sama Keena, na przykład za Ostatni oddech Cezara. Widzicie co? Ja tutaj cały czas zerkam, bo koło lampy lata chyba Biedronka i ona mnie bardzo rozprasza, także bardzo Was przepraszam, jeżeli mój wzrok będzie uciekał w tamtą stronę, ale to wszystko przez Biedronkę. Mam jeszcze kolejną książkę dla osób, które chciałyby się czegoś dowiedzieć i interesują się historią. Jest to książka Blizny, napisana przez Martę Grzywacz, Prawdziwa historia królików z Ravensbrück. To jest książka, która jest jedną z lepszych pozycji na temat obozów koncentracyjnych, jakie czytałam. To opowieść oparta na faktach o kobietach, które trafiły z Warszawy oraz z Lublina do obozu koncentracyjnego za swoją pracę czy za swoje zaangażowanie w ruch oporu. I te kobiety, część z nich została wyznaczona do eksperymentów pseudomedycznych. One miały bardzo dużo operacji robionych głównie na kończynach, na nogach i zostały nazwane przez współwięźniarki królikami. Króliki z Ravensbrück to kobiety, które wycierpiały niewiarygodne katusze, kobiety, które trzymały się ze sobą razem, wspierały się bardzo mocno, które także otrzymywały pomoc od innych więźniarek, pomoc bezinteresowną, dodam, tylko dlatego, że po prostu tak jakby brały na siebie większość cierpień, jakie zadawano kobietom w tym obozie. To jest bardzo pięknie opowiedziana historia, historia wciągająca. Początek może być trochę trudny, bo na początku autorka przedstawia niektóre z bohaterek i przynajmniej mnie mieszało się, kto jest kim i dlaczego właściwie autorka o niej pisze, ale później, jak już poznamy wszystkie te bohaterki i dowiemy się, co się z nimi dzieje, to ten początek nabiera większego sensu. Także warto przebrnąć przez ten opis, aby poczytać te mrożące krew w żyłach historie, ale jednocześnie bardzo pięknie opisane. To także historie przyjaźni, historie o tym, jak siebie nawzajem wspierać, historie o empatii i historie o historii najnowszej, która mam nadzieję już nigdy się nie przydarzy. Warto też zabrać na wakacje coś dla dziecka. I mam taką propozycję. To jest książeczka pod tytułem Ture Sventon, latający detektyw. I jest to pierwsza część tej serii. To jest seria, ja na razie przeczytałam tylko tę pierwszą część i dowiedziałam się w niej, że Ture Sventon jest wybitnym detektywem, ale niestety nikt oprócz niego o tym nie wie. I detektyw Ture Sventon pewnego dnia ma gościa w swoim gabinecie, w swoim biurze. Przychodzi do niego pewien pan, który sprzedaje mu latający dywan. I ten latający dywan zabiera Sventona na swoją pierwszą misję detektywistyczną, które na dywanie leci do innej części kraju, gdzie ma przed sobą do rozwiązania pierwszą zagadkę kryminalną. Zagadka kryminalna polega na tym, że w okolicy pojawili się źli ludzie, którzy na przykład okradają małe dziewczynki z bułeczek, z wypieków czy z owoców. Więc Ture leci tam, aby uratować całą okolicę przed złoczyńcami. Także myślę, że jest to książka, która spodoba się dzieciom. Ilustracje tutaj są, ale czarno-białe tylko. To jest książka wydana w
serii Mistrzowie Światowej Ilustracji. Także i ilustracje warto pooglądać, i warto poczytać książkę. I myślę, że jeżeli dziecko się spodoba, to mamy już kilka kolejnych części, które możemy dokupić. Ja mam jeszcze kolejną na półce, pozostałych nie mam. I to by było na tyle. To było moich 6 propozycji książek wakacyjnych. Powiedzcie mi, jakie Wy lubicie czytać książki w czasie wakacji i co zamierzacie zabrać ze sobą na wyjazd w tym roku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.